Cześć, z tej strony Gosia z Tuczytami. Zapraszam Was na mój książkowy poradnik prezentowy. Za okna oświetla mnie grudniowe słońce, więc będę trochę prześwietlona. Mam na sobie świąteczną bluzę z Harrym Potterem, więc czas najwyższy, żeby trochę opowiedzieć Wam o książkach, które polecam na prezenty. I jak zauważyliście pewnie po tytule, są to książki dla dzieci i młodzieży. Dlaczego nie dla dorosłych? Uważam, że jeżeli chodzi o książki dla dorosłych, to jest tak dużo pozycji i są tak różnorodne gusta, że bardzo ciężko jest wybrać coś, co można polecić osobie, która dużo czyta i tak naprawdę do każdego trzeba podchodzić indywidualnie. Z dziećmi jest trochę inaczej, dlatego że dzieciom często kupujemy książki i to my kształtujemy ich gust i my pewne rzeczy im proponujemy. Dzieci są też bardziej otwarte, jeżeli chodzi o próbowanie nowych rzeczy. No i bardzo często też mamy największy problem z książkami dla dzieci, dlatego że nawet jeżeli czytamy, to nie śledzimy jakoś za bardzo tych propozycji wydawniczych dla najmłodszych. Nie ma za dużo kanałów na YouTubie, które polecają książki dla dzieci, dlatego dzisiaj zajmę się właśnie tą grupą odbiorców. Zacznijmy od absolutnie najmłodszych i choć większość książek będę Wam dzisiaj pokazywać, no to tych nie mam fizycznie, bo są to takie grube, kartonowe, bezpieczne, niezniszczalne wydania. Ale w tej sprawie konsultowałam się z moją przyjaciółką, która te książki testowała na swojej córce. Także myślę, że są to naprawdę sprawdzone pozycje. I pierwsza z nich to książka pod tytułem Pucio uczy się mówić, autorstwa Marty Galewskiej-Kustry. Jest to książka o wyrazach dźwiękonaśladowczych. Pucio powtarza pewne rzeczy, które słyszy i dziecko może powtarzać razem z nim. Oprócz tego mamy kolejną część Pucio mówi pierwsze słowa i tutaj już będziemy mieć nie tyle dźwięki, co właśnie konkretne już słowa czy sformułowania. Książka, która wspomaga naukę mówienia. Pięknie ilustrowana, przy czym jest to książka, która wymaga zaangażowania rodzica. Nie jest to książeczka do przeglądania samodzielnego, tylko do czytania razem z dzieckiem, do wspólnej nauki. Bardzo dobrze się sprawdziła u mojej przyjaciółki i myślę, że u wielu osób też świetnie się sprawdzi. Następna książka, a właściwie seria książek, to seria, która jest tak przepiękna, że chociaż mam lat 30, zastanawiałam się, czy sobie jej nie kupić i nie postawić na półkach, nie wyciągać i nie przeglądać. A jest to seria Rok w, wydawana przez naszą księgarnię. Na początek polecam Rok w lesie, autorstwa Emilii Dziubak. Są to takie przepięknie ilustrowane rozkładówki, po jednej na każdy miesiąc. I dzięki temu możemy poznać, zobaczyć, jak wygląda właśnie Rok w lesie. Ale mamy też inne książki, Rok w mieście, Rok w przedszkolu, Rok na wsi oraz Rok w krainie czarów, więc jest to już taka dosyć rozbudowana seria. I to, co jest jej ogromną zaletą, to to, że te ilustracje są bardzo szczegółowe. Ja bardzo lubię takie książki, gdzie można pewnych rzeczy poszukiwać, gdzie na każdej stronie kryją się jakieś takie drobne niespodzianki i można się godzinami wpatrywać w te ilustracje, ale równocześnie każda książka ma innego autora. Inny ilustrator robił ilustracje do danej części, więc te książki nie są powtarzalne, bo oprócz tego, że mamy inną sytuację, inne miejsce, to mamy też inny styl, jeżeli chodzi o ilustracje. Naprawdę przepiękna seria dla maluchów, dla przedszkolaków, ale myślę, że bardzo długo dzieci będą do tych książek wracać, bo są po prostu przepiękne. I ja też bym chciała je mieć na swoich półkach, takie są piękne. Skoro doszliśmy już do etapu przedszkola, to polecam dwie książki Grzegorza Kazdepkę. Jest to autor, po którego naprawdę warto sięgać, bo jego książki dla dzieci są mądre, najczęściej też są dobrze wydane, ładnie ilustrowane, więc to jest taki strzał w dziesiątkę zawsze. I po pierwsze książka W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko. Cieniutka książeczka opowiadająca o dziewczynce, która pewnego dnia usłyszała, jak burczy jej w brzuchu i stwierdziła, że musi tam mieszkać jakieś zwierzątko, które mruczy. Bardzo zabawna historia, bardzo ładnie ilustrowana. Są to takie drobne, proste ilustracje. No i sam pomysł jest świetny. Ja właśnie z tego powodu dostałam tę książkę od mojego męża i przeczytałam z dużą przyjemnością. Skierowana do przedszkolaków, bo główna bohaterka chodzi właśnie do przedszkola. I kolejna książka tego samego autora to książka A ja nie chcę być księżniczką. Mamy tutaj historię dziewczynki, która bawi się ze swoimi rodzicami dziadkami i nie chce odgrywać księżniczki, woli być smokiem. Jest to, jak się domyślacie, książka o tym, że każdy może być kim chce, ale też książka o tym, jak wspaniale można się bawić ze swoją rodziną
i też książka, która może pokazać rodzicom, jak można się bawić i angażować w zabawę ze swoim dzieckiem. Jest przepięknie ilustrowana, jest w ogóle wydana fantastycznie i no z tego powodu ona trafiła do mnie, bo ja uwielbiam ilustracje. To jest mi dziadkowie, jako kościotrupy. To są w ogóle ilustracje autorstwa Emilii Dziubak, czyli autorki książki Rok w lesie, o której już Wam mówiłam. Naprawdę warto. I przechodzimy teraz do szkoły podstawowej, najpierw klasy 1-3, chociaż nie będę tutaj stosowała takiego jednoznacznego podziału, dlatego że no, tutaj zaczynają się bardzo duże różnice, dzieci rozwijają się w różnym tempie, mają różne potrzeby, niektóre już do pewnych historii dojrzewają wcześniej, inne nie. Więc oczywiście tutaj wymagana jest znajomość danego dziecka, ale na pewno każde dziecko ucieszy zbiór baśni. Jest to książka Bajarka opowiada. Jak widzicie, stare wydanie, bo jest to moja książka z dzieciństwa, którą uwielbiałam. Są tu moje ulubione baśnie, baśnie z całego świata. Bardzo różnorodne i nieznane, niespotykane. Mamy tutaj baśń czeską, Alabastrowa rączka, która jest chyba moją ulubioną. Mamy opowieść o tym, dlaczego morze jest słone. Bardzo dużo ciekawych historii. Kiedy czytałam je dzieciom właśnie z młodszych klas szkoły podstawowej, to ta książka bardzo im się podobała. Tutaj to, co jest ciekawe, to poszczególne baśnie mają oznaczenia dotyczące trudności, więc mamy baśnie bardzo łatwe, trudniejsze i trudne. I możemy w zależności od tego, jakiemu dziecku czytamy te baśnie, wybierać albo na przykład zwiększać stopień trudności. Bardzo interesujące, rozbudzające wyobraźnię, naprawdę warto. I kolejna książka z dzieciństwa, którą uwielbiałam, to Sceny z życia smoków. Również możemy dostać takie nowe wydanie. Mnie te ilustracje nie zachwycają, ale najważniejsza jest treść, a jest to naprawdę przezabawna opowieść o smokach, które w pewnym momencie się spotkały i przeżywają różne ciekawe przygody. Pełna takiego ironicznego, inteligentnego humoru, miejscami absurdalna, miejscami trochę niepoprawna, ale bardzo, bardzo wciągająca i po prostu świetnie napisana, także Sceny z życia smoków autorstwa Beaty Krupskiej powinny spodobać się każdemu uczniowi tych młodszych klas. Kolejna książka, którą już Wam pokazywałam, to Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. Jest to książka, która opowiada o kobietach, które są inspirujące, które dokonały czegoś ważnego, w jakiś sposób zasłużyły się i o których warto wiedzieć. Bardzo różnorodna galeria postaci, dlatego że mamy tutaj kobiety zajmujące się bardzo różnymi dziedzinami. Mamy tutaj zarówno małe dziewczynki, jak i staruszki, dorosłe kobiety. Mamy przekrój przez wszystkie epoki i przekrój przez najróżniejsze kraje. No i oczywiście przepiękne ilustracje. Ta książka jest również pięknie ilustrowana i różnorodnie ilustrowana, ponieważ ilustracje tworzone są przez różne rysowniczki. Mamy tutaj też polski akcent w postaci Ireny Sendlerowej oraz Marii Skłodowskiej-Curie i polskiej ilustratorki, która ilustrację do tej książki tworzyła. Naprawdę przepiękna pozycja i to jest pozycja, którą naprawdę można polecić każdemu, dlatego że nadaje się zarówno dla małych czytelników, jak i dla tych zupełnie dużych dorosłych, niezależnie od płci, dlatego że są to bardzo ciekawe, inspirujące historie i nie trzeba być dziewczynką, nie trzeba być kobietą, żeby po nie sięgać. O kolejnej książce opowiem Wam trochę dłużej, bo jeszcze o niej nie wspominałam, a jest to nowa pozycja. Mademoiselle Oiseau i Listy z przeszłości autorstwa Andrei de la Baire de Nantiel i Lovisy Burfitt. Jeżeli oglądaliście moją recenzję poprzedniej części, czyli historii Mademoiselle Oiseau, no to pamiętacie, że to była książka, co do której ja miałam sporo wątpliwości, które rozwiała Lucja, dziewczynka, która przeczytała tę książkę i która się w tej książce zakochała. Ja od tego momentu też lubię tę książkę dużo, dużo bardziej. A to jest właśnie druga część, zdaje się, że mają wyjść 3. Do recenzji poprzedniej części odsyłam Was, link będzie gdzieś tutaj fruwał. Natomiast druga część jest trochę bardziej dojrzała. Mam wrażenie, że bardziej mroczna. I mnie podobała się zdecydowanie bardziej, choć być może jest to lepsza pozycja dla trochę starszych dzieci. Pod koniec pierwszej części Mademoiselle Oiseau wyrusza w podróż. I tutaj głównymi bohaterkami zdecydowanie są Izabela oraz Isis, które starają się poznać taką tajemnicę związaną z przeszłością Mademoiselle,
dosyć ponurą, dosyć smutną, ale przez to ta książka jest dla mnie dużo bardziej wciągająca, bo tutaj mamy właśnie taką tajemnicę, którą staramy się poznać, zagadkę, którą trzeba rozwiązać. Będzie trochę podróży, znajdziemy się nie tylko we Francji, ale również w Wenecji. Książka, która naprawdę wyróżnia się spośród innych pozycji, które możecie znaleźć na rynku, dlatego że po pierwsze ma absolutnie wyjątkowe ilustracje. Jest to taki styl, jak już wielokrotnie mówiłam, trochę żurnalowy, bardzo subtelny, bardzo też dojrzały. I to jest naprawdę coś wyjątkowego. Poza tym książka jest po prostu przepięknie wydana, bo to jest taka płócienna oprawa i jedna i druga część naprawdę robiła wrażenie. No i jest to historia właśnie dosyć dziwna, dość nietypowa. Naprawdę bardzo ciekawa pozycja. Jeżeli znacie część pierwszą, to druga jest pozycją absolutnie obowiązkową, bo moim zdaniem bardzo dobrze dopełnia tę historię, pogłębia tę historię i jest jeszcze ciekawsza. Także warto zaopatrzyć się w tę książkę na święta. Tutaj mamy też w ogóle motyw świąt i Bożego Narodzenia, więc jest to bardzo dobry moment. No i zachęcam do sprezentowania komuś całego kompletu, dlatego że ta część zdecydowanie łączy się z poprzednią, więc nie jest to książka, którą można kupić osobno. Warto zainwestować w obie części. Jest to naprawdę wyjątkowy prezent. Za książkę serdecznie dziękuję wydawnictwu literackiemu. Kolejne książki szybko pokażę, bo już pojawiały się na naszym kanale nieraz. Jest to Bestiariusz Słowiański, jego druga część. Wydawnictwo Bosch, to jest ta seria Legendarz. Cała seria jest warta zauważenia. To są książki, które gdy pokazuję dzieciom, natychmiast stają się obiektem pożądania. Bardzo ciekawe opowieści o słowiańskich potworach. Świetnie ilustrowane, także każdy potwór, oprócz tego, że możemy o nim przeczytać, możemy go też zobaczyć. Trochę straszne, trochę śmieszne, czyli wszystko to, co i my, i dzieci lubimy najbardziej. Książka, którą spokojnie można kupić na prezent nastolatkowi, dorosłemu, małemu dziecku, tak naprawdę dla każdego. No chyba, że wiecie, że dziecko jakoś szczególnie boi się różnego rodzaju potworów, to może to nie jest najlepszy pomysł, ale bardzo polecam, warto, robi wrażenie. Jedna z ulubionych pozycji moich uczniów, które na nich testowałam. Aparat sam postanowił, że tutaj trzeba zrobić przerwę i się rozładował, więc teraz przejdziemy do książek dla trochę starszych czytelników. I zaczniemy od kolejnej książki, którą też dostałam od wydawnictwa literackiego. Skoro mówiliśmy o słowiańskich potworach, to powiedzmy sobie trochę o prawdziwych stworzeniach, które również mają różne niezwykłe właściwości. Sekrety zwierząt autorstwa Fleur Duguay. Jest to książka kolejna już tej autorki, tym razem opowiadająca o zwierzętach i zbiera ciekawostki dotyczące zwierząt, ale nie tylko od strony biologicznej i takich dotyczących życia zwierząt i jakichś takich niezwykłych przystosowań, ale również zahacza o zwierzę w takim kontekście kulturowym, czyli mamy tutaj różne historie związane trochę z mitami, trochę literatury, trochę historii odkrywców. Są to takie naprawdę bardzo krótkie historie, niektóre mają po dwa zdania. I to, co mi się najbardziej podoba w tej książce, to to, że jest ona taka bardzo niezobowiązująca. Możemy wziąć ją do ręki, przeczytać sobie dosłownie kilka ciekawostek, odłożyć, wrócić, więc nie jest to taka lektura, do której zasiadamy i która jest w jakikolwiek sposób wymagająca, tylko taka książka, do której możemy wracać. Jest bardzo ładnie wydana, bo ma niewielki format, ale znajdziemy tutaj sporo takich rycin, ilustracji. Moim zdaniem te takie ciekawostki są na takim podstawowym poziomie. Jeżeli ktoś bardzo interesuje się zwierzętami i szuka takich informacji, to tutaj sporo rzeczy się powtórzy, dlatego polecam tę książkę dla nastolatków, dla młodych ludzi, ale równie dobrze można sprezentować ją osobie dorosłej. Książka, o której już Wam opowiadałam, czyli Dzikie Królestwo. Tutaj mogę Was odesłać do recenzji. Tam troszeczkę marudziłam i nie wszystko mi się podobało, ale nadal uważam, że jest to książka, która spodoba się bardzo wielu młodym czytelnikom. Jest to historia o tym, jak zwierzęta przejmują władzę, postanawiają zniszczyć ludzkość ze względu na to, że ludzkość degraduje środowisko. I jest to historia małej dziewczynki i jej kota, kocisko, zobaczysko, którego możecie zobaczyć tutaj na okładce. Największą zaletą tej książki jest zdecydowanie wciągająca fabuła, tę historię naprawdę chce się śledzić, a w dodatku jest dość przyzwoicie napisane, nie mam tutaj żadnych obiekcji co do języka.
Warto kupić osobie, która lubi takie historie na pograniczu fantastyki i lubi zwierzęta. Kolejna książka młodzieżowa, którą niedawno przeczytałam, to Gdy tu dotrzesz, Rebeki Stead. Jest to książka, którą poleca Krótka Przerwa. Znajdziecie tutaj Justynę na skrzydełku, ale najważniejsze jest to, że jest to świetna historia o relacjach między młodymi ludźmi, ale bardzo niebanalna, bardzo ciepła. Tutaj bohaterowie rozwiązują swoje problemy w sposób taki, który można by było polecić innym. Jeżeli z kimś się kłócisz, jeżeli kogoś nie lubisz, to zastanów się dlaczego i czy być może nie oceniasz tej osoby zbyt surowo. Jeżeli uważasz, że coś w twoim życiu nie działa tak jak powinno, to po prostu to zmień. Postaraj się zrobić coś dobrego i być może twoje życie też stanie się lepsze. A w dodatku mamy tutaj motyw podróży w czasie, który ja uwielbiam. Jest to jedna z tych książek, bardzo niewielu książek młodzieżowych, które naprawdę mnie wciągnęły, bo ja nawet gdy doceniam historię, to nie śledzę jej z jakimś takim ogromnym zainteresowaniem. Mam wrażenie, że po prostu na niektóre książki jestem już za stara, a to jest książka dla młodzieży, dla młodszej młodzieży, dla starszej młodzieży, która jest naprawdę tak napisana, że byłam bardzo ciekawa tego, co się stanie od początku do końca. Bardzo polecam, świetnie napisana, dowcipna, urocza, bardzo dobry pomysł na prezent dla nastolatka. Dla wielbicieli Lucy Maud Montgomery i Ani z Zielonego Wzgórza, czy może nawet bardziej jej powieści Błękitny Zamek, oczywiście Dodgy Smith i Zdobywam Zamek, książka, o której już Wam mówiłam, bardzo ciepła historia o siostrach mieszkających w zrujnowanym zamku. Przepięknie napisana, zabawna, wciągająca, wzruszająca, trochę o miłości, trochę o przyjaźni, trochę o rodzeństwie, o rodzinie. Naprawdę bardzo wartościowa pozycja. Nie jest specjalnie znana w Polsce, choć jest to absolutny klasyk. Warto tę książkę komuś podarować, bo jest to idealna lektura na święta. Choć nie dzieje się zimą, to ma w sobie takie właśnie cudowne, świąteczne ciepło, do którego chce się wracać. Kolejna wzruszająca historia, która bardzo podoba się młodzieży, to Most do Terabiti autorstwa Katrin Patterson. Testowałam tę książkę na dzieciach. Jest ona naprawdę wciągająca, poruszająca, ma wszystko to, co może się spodobać. Warto przy okazji tej książki również może zainwestować w DVD z filmem. Tutaj mamy okładkę filmową. Film jest również świetny, zupełnie inny, trochę bardziej fantastyczny. Tutaj mamy taką historię, która skupia się też na relacjach między głównymi bohaterami i tej fantastyki w książce nie ma zbyt wiele. Bardziej mamy tutaj wyobraźnię i taką krainę wyobraźni. Warto wybrać się do Terabiti i warto tę książkę również komuś podarować. I powoli zbliżamy się tutaj do tej cezury wiekowej, którą sobie wyznaczyłam. Nie będę polecać książek dla licealistów. Uważam, że licealiści to już taka kategoria jak ludzie dorośli, mają własne gusta, bardzo sprecyzowane i jeżeli ktoś lubi czytać książki, to trzeba się po prostu dowiedzieć, co lubi czytać i wtedy możemy dopasowywać kolejne lektury. Ale warto jeszcze wspomnieć o książkach, które nadają się na prezent dla zarówno gimnazjalisty, licealisty, jak i dla osoby dorosłej, które moim zdaniem są strasznie niedoceniane, są świetne i warto o nich mówić. To Dopóki nie zgasną gwiazdy Piotra Patykiewicza i tę część czytałam, z pełną odpowiedzialnością mogę ją polecić, zwłaszcza na zimę, bo jest to książka naprawdę mroźna. Fantastyka, ale taka bardzo delikatna, łagodna, do tego stopnia, że moja mama czytając tę książkę zastanawiała się, czy to wszystko nie pójdzie w jakąś taką bardziej realistyczną stronę. Niemniej zaliczany do fantastyki, bardzo dobry w ogóle początek, jeżeli ktoś nie czyta fantastyki, na zainteresowanie się tematem. No i druga część, której ja jeszcze nie czytałam, moja mama ma już lekturę za sobą i mówi, że też jest bardzo dobra, czyli I wrzucą Was w ogień. Taki pakiet książek można znaleźć w różnych tanich księgarniach, dlatego jest to też dobra pozycja na przykład prezent mikołajkowy, na jakieś szkolne mikołajki. Naprawdę świetne książki, warto po nie sięgnąć. I to już wszystkie pozycje, które miałam Wam dzisiaj do pokazania. Wspomnę jeszcze o jednej ważnej sprawie. Jeżeli ktoś nie lubi czytać książek, to nie kupujcie mu książek na gwiazdkę. Myślę, że jeżeli chcecie kogoś przekonywać do czytania, to są inne sposoby niż dawać komuś prezent, z którego nie będzie zadowolony. Jeżeli chcecie komuś kupić książkę i wiecie, że czyta, dowiedzcie się, co czyta.
co lubi i dopasowujcie prezenty do osób, które chcecie obdarować. Listę wszystkich książek, o których dzisiaj mówiłam, znajdziecie w opisie na dole. Komentujcie, zadawajcie pytania, w miarę możliwości będę starała się udzielić Wam odpowiedzi. A jeżeli szukacie innych świątecznych inspiracji i interesują Was gry planszowe, to zapraszam Was do mojego zeszłorocznego świątecznego filmiku, gdzie polecam właśnie gry. Zachęcam Was do komentowania, do subskrybowania naszego kanału. Obserwujcie nas też na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!